Dorota Łyda-Ćwiklińska, witam Państwa bardzo serdecznie. Goszczę w studio pana Macieja Batora, współorganizatora drugiego festiwalu organowego w Świdnicy i we Wrocławiu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Macieju, lato to czas na muzykę organową? Tak. W kościołach odbywa się coraz więcej wydarzeń, ponieważ jest cieplej, jest dużo turystów i są wakacje, więc pojawia się potrzeba, żeby wypełnić czas wolny od zajęć, które ma się przez cały rok. I organy jest to jeden z elementów, który przez cały rok służy prozaicznie do liturgii najczęściej, czy do edukacji. Natomiast na wakacje jest to element atrakcji, ponieważ na Dolnym Śląsku mamy bardzo wiele historycznych instrumentów. Są one atrakcyjne zarówno muzycznie, jak i jako antyki. W związku z tym są to niezwykle interesujące dla turystów z całego świata obiekty historyczne, które są magnesem, tak jak powiedziałem, zarówno dla fascynatów starych rzeczy, jak i dla współczesnej i żywej muzyki. W tym roku organizuje pan festiwal po raz drugi. Czy trudno jest z organizacją? Festiwal organizuję wspólnie z małżonką, więc zawsze jest troszeczkę łatwiej. Nieco trudniej niż w zeszłym roku, ponieważ mamy w tym momencie 2-miesięcznego synka, ale łatwiej, ponieważ mamy sporo doświadczeń z zeszłego roku. Organizacja to przede wszystkim zdobycie pieniędzy, a z drugiej strony połączenie bardzo różnych sił. Ponieważ koncerty odbywają się w kościołach, należy zjednać sobie, przetrzeć szlaki wśród naszego kleru. Natomiast jest to wydarzenie ogólnomiejskie, więc trzeba również porozmawiać z władzami miasta. Udaje nam się jak na razie obie te strony jakoś dobrze ze sobą pogodzić i zwykle nasze koncerty satysfakcjonują w kwestii organizacyjnej zarówno jedną, jak i drugą stronę. No właśnie w tym roku festiwal organowy jest integralną częścią, można tak powiedzieć, festiwalu bachowskiego. To dla Państwa ogromne wyróżnienie. Jest to dla nas duże zaskoczenie, że organizatorzy z tak dużym doświadczeniem, których przedsięwzięcia są na ogromną skalę w porównaniu z naszymi, przyszli do nas z prośbą, abyśmy wspólnie mogli w Świdnicy współtworzyć scenę kulturalną. Na razie nasza współpraca jest bardzo skromna, ale myślę, że w przyszłym roku i w ogóle w ciągu roku będzie to okazja do wielu różnych ciekawych przedsięwzięć, korzystając z bogactw różnych takich zakamarków, jak kościół, jakie są w Kościele Pokoju czy w katedrze. Są to obiekty historyczne, które przyciągają turystów z całego świata i my wspólnie jesteśmy w stanie te obiekty uczynić jeszcze atrakcyjniejszymi. Jest to korzyść zarówno dla gości, jak i dla gospodarzy. Posiadają Państwo wykształcenie zagraniczne, świetne wykształcenie muzyczne i podstawy. Czy łatwiej jest Państwu dobrać odpowiedni repertuar, bardzo ambitny, który zadowoli słuchaczy? Jeśli chodzi o repertuar, to jest to sprawa zawsze bardzo żywa, ponieważ on zależy właściwie od chwilowego odczucia, czyli od tak zwanego kaprysu. Natomiast rzecz, która dla nas jest niezwykle cenna z doświadczeń zdobytych w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, to przede wszystkim obraz tego typu przedsięwzięć tam na zachodzie, gdzie doświadczenie jest dużo większe. I dlatego staramy się nie popełniać pewnych błędów, czy omijać pewne fazy przejściowe i możliwie szybko dążyć do pewnego ideału w ramach naszych skromnych środków, gromadząc ludzi, którzy często bezinteresownie są w stanie pewne problemy rozwiązać, pewne problemy techniczne, czy nawet mentalne. Tak jak powiedziałem, wymagało to przekonania różnych stron i te strony mają czasami bardzo skrajne podejścia do problemów, które temu towarzyszą. I nam się udaje cały czas. A jakie są dzisiaj wymagania słuchaczy, jeżeli chodzi o muzykę organową? Czy w ogóle można mówić o wymaganiach? Trudno powiedzieć o wymaganiach, bo właściwie my ten rynek kształtujemy. W zależności od tego, jak skonstruowana jest tego typu impreza, takich słuchaczy ona gromadzi. My z jednej strony organizujemy imprezę cykliczną, co miesiąc, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 13:30 w Katedrze Świdnickiej odbywa się króciutki koncert organowy ze zbiórką funduszy na remont tego instrumentu. I odnoszę wrażenie, że jest tam pewna stała grupa, z którą jest już kontakt nawet osobisty w niektórych przypadkach.
I jest to inny krąg odbiorców niż turyści, którzy przyjdą do kościoła tylko na 20 minut i chcą posłuchać kilku próbek dźwięku. Więc jest to bardzo, bardzo otwarte pytanie i tak jak w muzyce ogólnie, zwykle zależy to od nastroju, od chwili. I pod tym względem trudno jest jakoś odpowiedzieć jednoznacznie. To się zmienia i na tym polega cała żywotność i atrakcyjność tego problemu. Wspomniał Pan, Panie Macieju, że Dolny Śląsk jest zagłębiem, jeżeli chodzi o organy. Często te instrumenty są ponad stuletnie, często są bardzo niedoskonałe. Czy trudno jest grać na takich instrumentach, które mają tyle lat? Jest to zdecydowanie trudniejsze niż granie na instrumentach nowoczesnych. Wszystko, co obecnie produkuje się, winno być jak najdoskonalsze. Natomiast kiedy urządzenie ma już wiele lat, jego niedoskonałość po części staje się jego atutem. Jest to dużo bardziej nieprzewidywalne, kiedy się ma do czynienia z instrumentem 100-150-letnim niż instrumentem współczesnym, chociaż współczesnymi bywa różnie. I to sprawia, że wielu słuchaczy czy wykonawców ma doświadczenia dosyć niezwykłe na naszych koncertach. Na przykład w zeszłym roku, kiedy jeszcze nie udało nam się specjalnie doprowadzić do względnego porządku organów Katedry Świdnickiej, zaprosiliśmy z Korei Południowej organistkę, która miała okazję grać pod rusztowaniami, pod kurzem, instrument, który był zupełnie rozstrojony. Mamy nawet zdjęcia azjatyckiej twarzy w takim dosyć ekstremalnie roboczym otoczeniu. I mimo, że instrument wymagał sporej pracy, to osoba była zachwycona tym, co była w stanie z niego wydobyć. Więc można powiedzieć, że jest to piękno nie tylko ponadczasowe, ale można powiedzieć nawet ponadproblemowe, jeżeli instrument jest rozstrojony, mimowolnie przez to przenika jego historyczna barwa i ona potrafi zachwycić ludzi, którzy są z dalekich stron. Ile dni potrwa tegoroczny festiwal organowy? Festiwal będzie trwać miesiąc. Koncerty odbywają się w piątki o 19 w Katedrze Świdnickiej oraz w soboty również o 19 w Kościele Uniwersyteckim imienia Jezus we Wrocławiu. Kościół Uniwersytecki we Wrocławiu wybraliśmy ze względu na instrument, który się tam znajduje. Wrocław miał to nieszczęście, że był miastem, jest do tej pory miastem bardzo żywym i bogatym. W związku z tym bardzo łatwo stare i historyczne organy ulegały nowoczesnym zmianom w latach 60., 80., nawet 90. Na czym te zmiany polegały? Zmiany polegały na tym, że z instrumentów o dosyć spójnej, integralnej barwie, spójnej, więc ktoś może powiedzieć, że niezbyt ciekawiej, czyniono instrumenty dużo bardziej pstrokate i piskliwe. Robiły one większe wrażenie na słuchaczach, jednak szybko okazało się, że te dodatki piskliwe, jaskrawe są nielogiczne względem całości. W związku z tym teraz bardzo często można spotkać tam instrument, z którego widać wyraźną, piękną koncepcję sprzed 100 lat, do którego dodane są jakieś 3 dodatki. I tych zmian już nie można cofnąć? Można je cofnąć, ale to wymaga pewnych znowu zabiegów dyplomatycznych oraz muzycznych. Po pierwsze, gdy ktoś to robił, udało mu się przekonać gospodarza, żeby to uczynić. W związku z tym teraz należy wykazać błąd. Wykazanie błędu po części może być dla kogoś policzkiem, więc pociąga to za sobą całą bardziej interpersonalną stronę. Dlatego tego typu zmiany robi się raczej, jest to okupione ogromną dozą dyplomacji. Ogromną dyplomacją. Często jest tak, że trzeba poczekać, aż przyjdzie następne pokolenie, mówiąc bardzo dyplomatycznie, żeby móc tę zmianę cofnąć. I niesie to ze sobą pewien problem, ponieważ kiedy ktoś coś z tego instrumentu usunął i dał coś nowego, to, co tam było wcześniej, po części jest hipotezą, więc trzeba to zrobić, biorąc na siebie ryzyko, że to quasi wrócenie do tego, co było wcześniej, może tak naprawdę nie być dobre. Więc po pierwsze, że tak jak powiedziałem, trzeba przekonać, po drugie odwrócić tok myślenia, a po trzecie zrobić coś dobrego. Więc i mieć ogromne umiejętności. Tak, i krytyczne spojrzenie na to. Bardzo wiele się dzieje w dziedzinie remontów organowych. Jest to rynek, o którym myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak jest on bardzo żywy.
I bardzo często przy tego typu działaniach, które mają potem wpływ na lata, na brzmienia instrumentów, są ludzie, którzy nie mają wielkiego doświadczenia muzycznego. Są to ludzie, którzy bardzo często doskonale znają się na sprawach technicznych albo znają teorię, natomiast często brakuje po prostu organisty, czyli muzyka, który w zasadzie posługując się wyłącznie uchem, będzie w stanie ten instrument krytycznie ocenić. I mimo że można powiedzieć, iż to dobrze, że coś się dzieje, w tej kwestii jest to często dyskusyjne, ponieważ często remonty, odnowienia jakichś organów, które pociągają za sobą czasami ożywienie życia muzycznego, często bywają ze szkodą dla pewnych jakichś historycznych wartości. Jest to sprawa szalenie problematyczna, dyskusyjna. Praktycznie każdy remont można chwalić bądź krytykować. Jest to tak jak dobór repertuaru. Jest to sprawa właściwie, w której nie ma nigdy dobrych odpowiedzi, są tylko, można powiedzieć, dobre chęci. Kto podczas tegorocznego festiwalu wystąpi? Takie nazwiska z pierwszej półki, z najwyższej półki. Nasz festiwal stara się sprowadzić do Świdnicy, do Wrocławia osoby przede wszystkim atrakcyjne dla odbiorców. W zeszłym roku, tak jak już wspomniałem, była to osoba z Korei Południowej i o dziwo jej wizerunek, a więc azjatyckie rysy, były czymś, co niezwykle podnosiło wizerunkowy obraz całego przedsięwzięcia. W tym roku zaprosiliśmy organistkę z Kolumbii wraz z mężem. Zaprosiliśmy również niemieckiego organistę Bernarda Hassa, który był profesorem mojej małżonki. Jest to osoba o niezwykłym podejściu do muzyki, ponieważ, co się w sumie rzadko zdarza, potrafi zagrać z pamięci praktycznie cały klasyczny repertuar muzyki organowej. I jest niezwykle serdecznym i wspaniałym człowiekiem, który wierzę, że również mimo drobnych niedoskonałości odkryje wspaniałe możliwości instrumentów, które tutaj mamy do dyspozycji. Poza tym staramy się, aby nie było to tylko i wyłącznie powtarzanie cały czas tego samego schematu, czyli organy plus ewentualnie jakiś solista. W tym roku udało nam się zaprosić orkiestrę historyczną z Katowic. Jest to orkiestra, która się zajmuje wykonawstwem muzyki barokowej. Doskonale to pasuje do wnętrz obiektów, w których się odbywają koncerty. A pierwszym takim krokiem od czysto klasycznego repertuaru będzie pierwszy koncert, który będzie w najbliższy piątek w Katedrze Świdnickiej i potem w sobotę we Wrocławiu. Zagram z artystą, trębaczem jazzowym Piotrem Damasiewiczem, laureatem tegorocznej Nagrody Fryderyk. I będzie to koncert pozbawiony programu. Nie będą to utwory przygotowane, napisane. Będzie to składać się wyłącznie z improwizacji oraz eksperymentów sonorystycznych. Poza brzmieniami klasycznymi, na próbach już w tym momencie odkrywaliśmy możliwości takie jak szumy, trzaski bądź brzmienia pozbawione stroju, czyli organy kiedy się je wyłączy, ich dźwięk zaczyna pomału opadać. Jest to niezwykły efekt, który parokrotnie zamierzamy wykorzystać podczas koncertu. Panie Macieju, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Życzę jak największego grona odbiorców, słuchaczy, którzy będą mogli podziwiać eksperymenty, które Państwo chcą w tym roku zaprezentować. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę, iż gościłam w studiu pana Macieja Batora, współorganizatora drugiego festiwalu organowego w Świdnicy i we Wrocławiu.